Dzień dobry, moimi gośćmi są dzisiaj Piotr Jakubowski, wójt gminy Radzanowo. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. I Marek Wojciechowski z KGW Młode Rogozino. Dzień dobry, witam. Panie wójcie, nie mogę nie zacząć od inwestycji, która jest bardzo ważna i dla płotczan, i dla okolicznych mieszkańców. Mówię tutaj o rondzie w Nowym Boryszewie. Proszę powiedzieć, na jakim etapie znajduje się obecnie ta inwestycja? Niewątpliwie jest to inwestycja bardzo ważna dla mieszkańców tak naprawdę całego regionu, ponieważ ulica Żyzna, ulica Otolińska jest to tak naprawdę główny wjazd do Płocka. Z tej trasy korzystają mieszkańcy wielu gmin. Wszyscy wiemy, że skrzyżowanie w Nowym Boryszewie, tu mamy światła, te światła nigdy do końca nie spełniały tak naprawdę swojej roli. W tym miejscu się tworzyły ogromne korki, szczególnie w roku szkolnym, w godzinach popołudniowych, gdzie to natężenie ruchu jest bardzo duże. To do skrzyżowania z strony Płocka tak naprawdę mieliśmy korek od samego budmatu. No mam nadzieję, że te rondo w sposób zdecydowany rozładuje ten ruch, a przede wszystkim również też poprawi bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu. No właśnie, bo tam było mnóstwo kolizji, wypadków. Ojej, tam chyba nie było miesiąca, tak. Właśnie, sygnalizator to chyba nie przetrwał tam w całości żaden. Nie, nie, już nawet nie wiem, który to jest sygnalizator, ponieważ tam co najmniej raz w miesiącu ta wysepka była ścinana, tak więc no... Cieszę się niezmiernie, że Zarząd Dróg Wojewódzkich znalazł środki i ta inwestycja będzie realizowana. Sądzę, że prace budowlane rozpoczną się maksymalnie za 3 miesiące. Wykonawca ma przed sobą bardzo duży zakres prac, ponieważ poza tym, że powstanie tam rondo, tam również powstaną chodniki, pierwsze fragmenty ścieżki rowerowej prowadzącej w kierunku Rogozina. Ogólnie same skrzyżowanie zostanie powiększone, ponieważ tam również będą prawoskręty, tak więc można w pewnym sensie powiedzieć, że te rondo będzie prawie dwupasmowe, tak? Więc tam czeka przez wykonawcę czeka wejście również w grunty, które dziś mamy dookoła tego skrzyżowania. Będzie również wylana dodatkowa droga dojazdowa do posesji, które są za skrzyżowaniem. No, jest to bardzo duża inwestycja, o czym choćby świadczy kwota realizacji, ponieważ te zadanie ma kosztować blisko 12 milionów złotych. Mm-hmm. Wspomniał pan o ścieżkach rowerowych. Wiem, że też udało wam się załatwić, powiedzmy, ścieżki rowerowe, które pójdą troszkę dalej. Tak, nasz samorząd już od dłuższego czasu walczył o ścieżki rowerowe wzdłuż drogi 567, właśnie na odcinku Rogozino-Nowe Boryszewo. Choćby niedawno doszło tu do tragicznego wypadku, właśnie zginął rowerzysta, to dosłownie było w tym tygodniu. Całe szczęście, no już sądzę, że niedługo ta ścieżka powstanie. Zarząd Dróg Wojewódzkich podjął decyzję o zaprojektowaniu ścieżki właśnie od przyszłego ronda w Nowym Boryszewie aż do ronda w Juryszewie. Pierwszy etap tej ścieżki będzie, na to wszystko wskazuje, budowany jeszcze w tym roku. Dzięki głosom mieszkańców w zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza od Rogozina do skrzyżowania z drogą powiatową prowadzącą na Imielnicę. Tu powstanie właśnie pierwszy fragment tej ścieżki. Z informacji, które posiadam, prace prawdopodobnie rozpoczną się już na przełomie października, listopada. Oczywiście to wszystko będzie zależne od warunków pogodowych, natomiast pozostała część inwestycji, no tu jeszcze troszeczkę poczekamy na tą dokumentację projektową, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku ruszy już dalej budowa, tak żebyśmy tak w przeciągu może półtora roku, maksymalnie dwóch lat już mieli połączone Rogozino z Nowym Boryszewem, a poprzez Nowe Boryszewo tak naprawdę z Płockiem ścieżką pieszo-rowerową. No, czyli jest szansa, że niedługo pojedziemy rowerkiem na zabawę weselną i tutaj nawiązuję do tego, do obecności Marka u nas w studiu, ponieważ w tym roku również zabawa weselna w Rogozinie się odbędzie. Powiedz, Marku, jakie atrakcje zaplanowaliście, co będzie się działo i kiedy? No, impreza pod nazwą Zabawa Weselna odbędzie się 12 sierpnia. Oczywiście w Rogozinie, tak jak to było w poprzednim roku i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Od godziny 19:00 na starcie tej imprezy tak naprawdę przywitamy parę młodą, no bo jak na staropolskie wesele przystało, para młoda musi być. Będzie ona odpowiednio w tym roku ubrana, żeby jakby też nawiązać do tej kultury ludowej bardziej. Szczegóły w dniu imprezy zapraszam serdecznie. No i tutaj po prostu będzie przywitanie tej pary młodej z chlebem, solą, tak jak to powinno być.
będą oczepiny i wszystkie te obrzędy, które są związane z właśnie z takim weselem, które kiedyś mieliśmy przyjemność widzieć chociażby, bo nie każdy, wiadomo, też na takim weselu kiedyś bywał typowo wiejskim, w cudzysłowie oczywiście, bo to też nie do końca tak jest, że to jest tylko wesele na wsi. Oczywiście, poza tym zespół weselny, który gra muzykę na żywo, ten, który też był rok temu, sprawdził się wyśmienicie. Nawet, powiem szczerze, nie szukaliśmy tutaj czegoś innego, bo skoro zespół się sprawdził, zabawiał ludzi, ludzie wyszli zadowoleni, wszyscy tak naprawdę, nie słyszałem, żeby ktoś narzekał, że była zła muzyka, więc nie, no, tego nie zmieniliśmy. Jak wesele, to zabawa, to potańcówki, to jest oczywiste. Tak jest, ale w tym roku udało nam się, że tak powiem, poza tutaj wsparciem pana wójta i gminy, czy też starostwa powiatowego, pozyskać dodatkowe środki z Urzędu Marszałkowskiego i dzięki temu mogliśmy postarać się o gwiazdę wieczoru, jaką będzie zespół Milano. Z tym zespołem też była krótka, dość szybka, sprawna rozmowa, że też byśmy chcieli, żeby to była muzyka na żywo, że no niestety, no ten tak zwany playback to nie jest ten typ imprezy i my nie chcemy tych zespołów, które włączą pendrive do systemu. I udają, że śpiewać. Tak, to nie tutaj. I na tym nam zależało. Bardzo fajnie z panem Mirosławem, zespołem Milano, udało nam się tutaj szybko porozumieć. Też nie mieli jakichś tam oczekiwań odnośnie sceny i nawet są, że tak powiem, trochę z tym zadowoleni, że będą w tym brać udział. No cóż, no to scena tylko też jest wyjątkowa, bo tak naprawdę to nie jest taka typowa scena, tylko samochód. Tak jest. To pierwsza wersja, pamiętam, tutaj z panem wójtem rozmawialiśmy rok temu, to była po prostu, miała być zwykła przyczepa, tak? Taka do zboża. Natomiast gdzieś tam osobom... Powierzchni nam zabrakło. Dokładnie. Osoby gdzieś z koła, z Młodego Rogozina tutaj ode mnie stwierdziły, że to jest za małe, że chcemy więcej, chcemy to przybrać. Dziewczyny tutaj, głównie dziewczyny, świetnie się spisały i to jest po prostu, no wszystko to, co związane jest ze żniwami tak naprawdę. Słoma, jakieś tam elementy typu, nie wiem, słoneczniki, trochę jakieś zboża, trochę tego retro takiego z lat 80., 90., wszystko połączone tak naprawdę w całość, żeby to wyglądało inaczej, bo też stworzyło klimat. Stworzyło klimat, dodało trochę takich dodatkowych atrakcji, może kolejnych. W tym roku delikatnie będzie to niestety ze względów bezpieczeństwa ograniczone, ale i tak stworzymy to w odpowiedni sposób, żeby dalej ten klimat był i żeby to po prostu się pięknie prezentowało. I zresztą to tak jak byłaś sama w tamtym roku, no to ludzie wchodząc pierwsze, co robili zdjęcia, jak wygląda scena, tak? Zabawę, tak. I uczuli to, jak to wygląda. Jak wesele, to jedzenie. Powiedz, co będzie z gastronomii w tym roku? Oj, bardzo dużo, powiem szczerze, nie jestem w stanie tego wszystkiego spamiętać. Natomiast w tamtym roku było 12 organizacji, czyli kół czy stowarzyszeń. Głównie skupiliśmy się wtedy jakby na gminnych kołach, stowarzyszeniach. Z Polski pojawiły się wtedy dwa. Jedno to było Pół Wiosek Stary z województwa wielkopolskiego i Winnica, tutaj okolice Półtuska. I głównie były to tutaj gdzieś tam powiat, gmina, tak? Gdzieś to było też dość szybko organizowane. W tym roku będzie to 24 aż takie organizacje i wraca do nas między innymi... Jedzenia nie zabraknie. Wraca między innymi Winnica, będą koła też takie jak Rożnica, województwo świętokrzyskie bodajże, jeśli się nie mylę. Będzie też kujawsko-pomorskie, Józefowo. Odwiedzą nas też inne koło gospodyń wiejskich, Ochocice. Tutaj mogę się pomylić, to jest albo świętokrzyska, albo małopolska, bo to jest gdzieś tutaj blisko. Wiele, wiele innych, też z terenu powiatu, Blichowo, Górki, Bronowo, Zalesie i tak dalej, będzie tego cała masa. Typowo staropolskie jedzenie, my z wszystkimi tymi organizacjami rozmawiamy tak. Żadnych grilli, żadnych kiełbasek, karkówek, innych historii. Nas w tą stronę w ogóle to nie interesuje. Food trucki też dzwonią, by chciały przyjechać. Niestety, jak wesele, to nie kebab, tak? I Czyli staropolskie jedzenie. Staropolskie jedzenie. Gołąbki, wiem, że będą jakieś tam pierogi własnego wyrobu. Chleb ze smalcem w tym roku. Chleb ze smalcem, to podejrzewam, że co drugie stoisko w tym roku. I ogórki do tego kieszeni. Swojskie nalewki. No, oczywiście, że tak. Co też no nie tak. Jest jakąś tam tajemnicą, że te koła mogą w tą stronę się poruszać. Wiele tego tak naprawdę, bigosy różnego rodzaju, jakieś modre kapusty,
wszystko tak naprawdę, co gdzieś tam współgra z tym weselem. Smacznie i zdrowo i naturalnie. Tak jest. To w takim razie pozostaje nam życzyć dobrej pogody, bo w tamtym roku troszkę ta pogoda nam popsuła szyki, chociaż ludzie i tak się, mam wrażenie, bawili. To była chwilowa przerwa, tak, później pomimo, tak wszyscy wrócili na parkiet. Pomimo tak. ulewy i tak się świetnie Dupa. Bawili. W organizację tego wydarzenia mocno zaangażował się samorząd gminy Redzanowa, jak wspomniałeś. Panie wójcie, ale generalnie obserwując waszą gminę, można wysnuć taki wniosek, że bardzo dużo się dzieje. Ja tylko sobie z ostatnich dni wypisałam, że odbył się mecz charytatywny dla Julka, wcześniej były gminne zawody sportowo-pożarnicze, czy festiwal chórów Cantate Rogozino. I tak się zastanawiam, czy to jest wasza inicjatywa samorządu, wy to inicjujecie, czy macie tak zaangażowanych mieszkańców? No cóż, tu muszę przede wszystkim pochwalić i podkreślić, że jestem dumny ze swoich mieszkańców, bo w większości są to ich inicjatywy. Sam mecz był właśnie inicjatywą mieszkańców. Tu pozdrawiam druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej z Woźnik, pozdrawiam również kolegów z drużyny piłkarskiej Ściółkowa, mieszkańców. Naprawdę to była inicjatywa społeczna, inicjatywa mieszkańców, która była organizowana tak naprawdę troszeczkę spontanicznie, ale wyszła świetnie. Tam też się zaangażowały inne organizacje pozarządowe, a nie była to jedyna taka inicjatywa. No świetnym przykładem właśnie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jest organizacja wesela. Tu nasz samorząd nie tylko dzieli się tak jakby kosztami, ale również obowiązkami podczas organizacji tej imprezy. Już tak naprawdę wszystko mamy dograne, kto za co odpowiada. Nie ukrywam, że tu bez inicjatywy Młodego Rogozina, bez wsparcia organizacji pozarządowych, to my byśmy tej imprezy nie zorganizowali. Wszyscy wiemy, no ta galopująca inflacja w sposób znaczący uderzyła w samorządy za inwestycje drogowe. Płacimy czasem nawet 200% więcej niż to było 2 lata temu, więc pewnie tych środków by zbrakło na organizację takich wydarzeń, a dzięki zaangażowaniu tu Marka i całej ekipy z Młodego Rogozina mamy świetne, duże wydarzenie, gdzie my tak naprawdę tylko finansowo to dokładamy pewną cegiełkę, a resztę środków pozyskało właśnie koło gospodyń wiejskich Młode Rogozino, za co tu bardzo serdecznie dziękuję, bo tak jak przed chwilą powiedziałem, no sami pewnie byśmy w takiej skali tej inicjatywy nie zrobili, a sam pomysł, żeby właśnie to była impreza w formie wesela, również wziął się z Młodego Rogozina, bo tak naprawdę jak rok temu chyba w lipcu się spotkaliśmy, to mieliśmy pomysł, żeby zorganizować jakieś gminne wydarzenie właśnie tego dnia w Rogozinie. No i tu pojawił się Marek ze swoimi znajomymi i oni dali pomysł tego wesela i tak naprawdę tak się to wszystko zrodziło, ale tak jak tu rozmawialiśmy, no tych inicjatyw jest dużo więcej. Mamy też bardzo dobrze działające Centrum Kultury i Sportu, gdzie również tu organizujemy dużo wydarzeń, ale tak naprawdę w lipcu nie jestem w stanie zliczyć, na ilu byłem takich mniejszych wydarzeniach, jak jakieś spotkania takie sołeckie dedykowane jednej miejscowości. Nawet tu pozdrawiam cały Brochocin. Na Dniu Sąsiada organizowany w tej miejscowości było nawet chyba dojenie krowy na czas. Od razu zaznaczę, to nie była prawdziwa krowa. Ale w każdym bądź razie no, na pewno nie było imprezy takiej na Mazowszu tego dnia, gdzie w takim konkursie można by było wziąć udział i takich przykładów jest bardzo dużo. Organizujemy wiele wspólnych projektów z właśnie kołami gospodyń wiejskich, stowarzyszeniami i jak najbardziej uważam, że chciałbym tą współpracę cały czas rozwijać, bo tak jak powiedziałem, no gmina Radzanowo nie jest gminą najbogatszą. Wiele inicjatyw nie bylibyśmy zrobić sami. Po wiele środków również my nie możemy sami sięgnąć, ale tu właśnie pojawiają się organizacje pozarządowe. No a dzięki ich działaniom no, nasze społeczeństwo się integruje, w gminie się dużo dzieje. Fajnie, że gmina Radzanowa w takim razie jest blisko Płocka, bo my dzięki temu korzystamy. Trzymamy kciuki mocno za pogodę 12 sierpnia. I cóż, na pewno do zobaczenia na zabawie weselnej. Bardzo dziękuję wam za rozmowę. Moimi gośćmi byli Piotr Jakubowski. Dziękuję bardzo. I Marek Wojciechowski. Dziękuję ślicznie, zapraszamy.